Witajcie! Dziś zapraszam na drugą i ostatnią część filmu pod tytułem Wielkie zwiedzanie Wisły z lotu ptaka. W pierwszej części poznaliśmy Wisłę od Tyńca do progu wodnego Dąbie. Kontynuujemy tę podróż i lecimy aż do odcinka Wisły na wysokości Przylasku Rusieckiego, za Hutą. Obiecywałem, że ta część filmu będzie mniej przegadana, ale ciężko by było dotrzymać tego słowa. Przepraszam. Temat Wisły jest tak rozległy i pasjonujący, a ogrom informacji, jakie można opowiedzieć, ciężko by było ograniczyć do kilkunastu zdań. Zatem do brzegu. Jesteśmy przed progiem wodnym Dąbie. Opowiadałem o nim w pierwszej części filmu. Tuż za nim, na chwilę odbijemy nieco w prawo i odwiedzimy mało znane miejsce, port Płaszów, który jest jednym z najstarszych i największych portów rzecznych w Polsce. Został założony w 1895 roku jako część systemu transportowego łączącego Kraków z Górnym Śląskiem i Galicją. W tamtym okresie powstał plan połączenia kilku rzek z terenu monarchii austro-węgierskiej. W Płaszowie miał powstać port z 6 dużymi basenami, ale wykonano tylko jeden. Wbudowano w nim i zwodowano w 1926 roku okręty wojenne ORP Kraków i ORP Wilno. Pierwsze takie jednostki w niepodległej Polsce. Jako państwowe przedsiębiorstwo stocznia funkcjonowała do upadłości w 1992 roku. Ten rok to chyba jakaś magiczna data w Krakowie. Obecnie port jest zagrożony likwidacją i przekształceniem w luksusowe osiedle z mariną dla jachtów. Plan ten spotyka się ze sprzeciwem wielu mieszkańców i organizacji społecznych, które chcą zachować historyczny charakter i funkcję portu. Ciekaw jestem, co wy sądzicie o tym pomyśle. Wracamy do głównego nurtu Wisły. Z prawej mijamy Dąbie. A to spłaszczone jajko przed nami na horyzoncie to nasza Tauron Arena. I znowu, aby tradycji stała się zadość, w tym momencie chciałbym podziękować wspierającym nas patronom, jak również zachęcić Was, widzowie, do wsparcia tego kanału oraz naszego portalu Kraków z Nieba, co przyczyni się z całą pewnością do jego dalszego rozwoju. W drugiej części filmu okolice Wisły, które będziemy przemierzać, są stosunkowo mało zurbanizowane. Będzie wiele momentów, aby spokojnie zagłębić się w ciekawą historię Wisły. Na początek spójrzmy na okres średniowiecza. W procesie tworzenia się Krakowa rola Wisły była pierwszorzędna, gdyż wraz z towarzyszącymi jej rzekami, takimi jak Rudawa, Wilga czy Dłubnia, tworzyły sieć o wysokich walorach obronnych i gospodarczych. Wisła również wiązała się z ogromnymi dochodami, gdyż władca w okresie wieków średnich wydzierał prawo różnym podmiotom do gospodarczej eksploatacji rzeki na określonych odcinkach. W zakres udzielonej synekury wchodziło łowienie ryb, budowy młynów czy transport. Z biegiem lat znaczenie Wisły jako traktu handlowego rosło, stając się wielokrotnie przedmiotem sporów. W połowie wieku XIV przejawem troski króla o budujący się Kraków było nadanie jego mieszkańcom prawa przywozu drzewa Wisłą z obszaru wyznaczonego zasięgiem 1 mili. Mało wiemy o powodziach w tamtym czasie, bowiem współcześni traktowali je jako coś zupełnie normalnego, wspominając o nich raczej przy okazji. Przykładem może być powódź z 1381 roku, gdy kronikarze wspominali, iż woda podeszła pod mury miejskie. A przed nami most Nowochódzki na Wiśle. Jest to nowoczesna konstrukcja, zbudowana w latach 2010-2013 i ma długość 560 metrów. Tuż za mostem po naszej lewej elektrociepłownia Kraków, obiekt energetyczny, który produkuje prąd i ciepło z węgla kamiennego. Został wybudowany w latach 1968-1986 i ma moc elektryczną 460 MW, a cieplną około 1547 MW. Z kolei po prawej stronie Wisły jest Płaszów. Mamy czas na kolejny przerywnik. A ja jestem ciekaw, czy wiecie, kiedy w ogóle pojawił się człowiek nad Wisłą. W wielkim skrócie, człowiek pojawił się nad Wisłą w epoce kamiennej 100 do 40 tysięcy lat przed naszą erą, jeszcze w czasie zlodowaceń. Odkryte w górnym biegu rzeki ślady pochodzą z czasów, gdy rzeka kończyła się na wysokości Puław. Po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia około 11 tysięcy lat przed naszą erą i ociepleniu klimatu, Wisła miała szerokie koryto, pełne mielizn i wysp dzielących je na liczne kręte ramiona wśród bagien i puszcz. Około 6 tysięcy lat temu w Dolinie Wisły pojawił się człowiek.
Z epoki brązu pochodzą odlewnie, a także ślady osadnictwa w górnym biegu Wisły i na Kujawach. Z czasem rzeka stała się szlakiem kupieckim. Pierwsze wzmianki o Wiśle pojawiają się na mapach rzymskich z I wieku przed naszą erą i od tej pory rysowano jej brzeg na wszystkich mapach Europy. W tej chwili chciałbym opowiedzieć najsmutniejszą część historii Wisły. Będzie o zanieczyszczeniu wód. Przyszła pora, aby przeanalizować wpływ człowieka na zanieczyszczenie wód polskiej królowej rzek. Tytułem wstępu zacytuję słowa autora Wojciecha Giełżyńskiego, który z reporterskim sznytem snuje wciągającą opowieść z roku 1980 o Wiśle z perspektywy podróży kajakiem, od źródeł do jej ujścia w książce pod tytułem Moja prywatna Wistuliada. Gorąco polecam tę pozycję, niestety obecnie to rzadki święty graal wśród książek, trudny do zdobycia. Posłuchajmy, co pan Wojciech Giełżyński pisał o Wiśle lat 80. ubiegłego wieku w swojej książce. Główne ścieki ze Śląska wciąż przed nami, ale to, co wypełnia koryto rzeki, już tutaj ma symbol chemiczny złożony znacznie bardziej niż H2O. Gęstość i barwę zupy czerniny, która niesłusznie znika z polskich jadłospisów. Woń zaś taką, jak wysadzona w powietrze stacja benzynowa, którą dodatkowo obsrał szwadron ułanów z końmi. Do ujścia Przemszy mamy ze 20 km, lecz za nami ujście rzeki Białej Bielskiej, która z miasta Bielsko-Biała przynosi rocznie 25 milionów metrów sześciennych ścieków. Oto dane z 1978 roku. Stopień redukcji głównych zanieczyszczeń od 57 do 79%. Kilkakrotne przekroczenie dopuszczalnego wskaźnika fenolu i związków organicznych. Poniżej kopalni Silesia wysokie zasolenie chlorkami. Mówiąc fachowo, językiem specjalistów od ochrony środowiska, to, po czym mamy wiosłować, wcale nie jest rzeką, ale typowym odbiornikiem ścieków komunalnych i przemysłowych, którym spływa czwarta kategoria wód powierzchniowych nie nadająca się do żadnych celów gospodarczych. I właśnie tak wyglądała Wisła za czasów PRL-u, kiedy gospodarka była sterowana centralnie i nie dbano o ochronę środowiska. Według raportu z 1989 roku ponad 90% ścieków wprowadzanych do Wisły nie było oczyszczanych lub poddawanych tylko podstawowemu oczyszczeniu. W efekcie woda w Wiśle była skażona bakteriami, metanem, siarkowodorem, azotanami, fosforanami i wieloma innymi substancjami toksycznymi. A na przestrzeni lat w porządku chronologicznym wyglądało to tak. W latach 50. i 60. rozwój przemysłu w Krakowie spowodował znaczne zanieczyszczenie Wisły. Wypuszczanie nieoczyszczonych ścieków przemysłowych do rzeki było powszechne. W efekcie Wisła stała się jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów w Polsce. W latach 70. i 80. społeczna świadomość dotycząca zanieczyszczenia Wisły w Krakowie znacząco wzrosła. Klęska ekologiczna miała miejsce w 1970 roku. Na skutek wycieku substancji ropopochodnych do rzeki doszło do masowego wymierania ryb. Było to przełomowe wydarzenie w późniejszym podejściu do ochrony środowiska w regionie. W latach 80. i 90. rozpoczęto działania mające na celu poprawę jakości wód Wisły w okolicy Krakowa. Co ważne, uruchomiono oczyszczanie ścieków Czajka oraz wprowadzono nowe standardy ochrony środowiska. W 2009 roku miała miejsce katastrofa ekologiczna na Buku i Narwi, które są dopływami Wisły. Z rzek tych wyłowiono 200 ton śniętych ryb. Powodem był wypływ zanieczyszczeń z zakładu Sery Pasłęk i podwyższenia stężenia amoniaku w wodzie. W latach 90. do 2000 prowadzono szereg zmian prawnych mających na celu ochronę rzek w Polsce. Powstała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie. Również wprowadzono nowe przepisy, które wymusiły na zakładach przemysłowych wprowadzenie ekologicznych rozwiązań. W 2004 Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. W ramach programów unijnych realizowano szereg inwestycji, takich jak modernizacja oczyszczalni ścieków, budowa infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej oraz edukacja ekologiczna. A jak wygląda to obecnie? Według danych GIOŚ tylko 1% rzek w Polsce ma stan dobry lub bardzo dobry, a Wisła należy do tych o najgorszej jakości wody. I nadal główne źródła zanieczyszczeń to ścieki komunalne i przemysłowe. Szczególnie niekorzystny wpływ na stan Wisły mają kopalnie węgla kamiennego w południowej Polsce. W efekcie woda Wisły jest niebezpieczna dla zdrowia ludzi i zwierząt, a także dla środowiska naturalnego.
W badaniu z 2020 roku stwierdzono, że elektrownie Kozienice i Połaniec podnosiły temperaturę Wisły o kilka stopni Celsjusza poniżej swoich ujęć. Naszą przygodę z mostami w Krakowie zamyka ostatni, ale jakże efektowny i malowniczo komponujący się z okolicą most imienia kardynała Franciszka Macharskiego. Jest on najdłuższym mostem w województwie małopolskim. Został otwarty w 2017 roku i jest częścią drogi ekspresowej S7. Łączy dzielnice Nowa Huta i Bieżanów. Most ma dwa niezależne żelbetowe przęsła podwieszone na wantach do czterech pylonów o wysokości 63 metrów każdy. Środkowe przęsło ma długość 200 metrów. Zwiedzanie Wisły na chwilę przerwiemy i wstąpimy do portu Kujawy, który znajduje się po lewej stronie. Jest to port typu basenowego, posiadający pionowe nabrzeże i bocznicę kolejową. Utworzony dzięki spiętrzeniu rzeki przez stopień wodny przewóz. Powstały przy nim dwie stacje pomp, pierwotnie dla huty imienia Lenina, a obecnie ArcelorMittal. Chyba tak się to wymawia, bardzo Was przepraszam. Obecnie nie pełni żadnej funkcji i trochę został zapomniany. A jak wypada nasza Wisła na tle innych rzek w Unii? Zapewne mało kto zdaje sobie sprawę, że jedyną taką dużą rzeką w Europie, która dzięki rozmaitym zawirowaniom historycznym zachowała na większości odcinków swój naturalny i dziki charakter, jest Wisła. W Europie powszechnym trendem od wielu lat jest regulacja rzek i tworzenie rzecznych sieci kanałów transportowych. Niestety, to może się jednak już niedługo zmienić, bowiem decyzją Sejmu sprzed kilku lat oraz promowanym przez Unię Europejską tworzeniem paneuropejskiej wodnej sieci transportowej w Polsce w planach jest budowa stopnia wodnego w Siarzewie, za zaporą we Włocławku na 708 km rzeki, wraz z elektrownią o mocy 80 MW. Z jednej strony decyzja po wielu ekspertyzach wydaje się być zasadna z wielu powodów, z drugiej zaś strony to radykalnie odmieni oblicze znanej nam Wisły. Cóż, świat się zmienia i idzie do przodu, czy to z nami, czy bez nas. Dotarliśmy do stopnia wodnego przewóz, który powstał w latach 1949-1954. Składa się z jazu piętrzącego, elektrowni wodnej o mocy około 4 MW, przepławki i śluzy wodnej. Jest to pierwszy stopień wodny zbudowany po II wojnie światowej na Górnej Wiśle i ostatni istniejący element kaskady Górnej Wisły. Budowa stopnia była związana z potrzebami huty imienia Lenina, która wymagała dostępu do wody przemysłowej i transportu rzecznego. Za nim miał powstać kolejny stopień Niepołomice, ale ostatecznie nigdy do tego nie doszło. Budowa stopnia przewóz spowodowała zatrzymanie transportu materiału wleczonego w Wiśle i erozję denną koryta poniżej stopnia, które obniżyło się o ponad 2 metry, co doprowadziło do osuszenia Doliny Wisły i części Puszczy Niepołomickiej oraz często w ogóle uniemożliwiając śluzowanie jednostek pływających.
Z tego samego powodu konieczne są też częste i kosztowne remonty dolnego stanowiska jazu, gdzie uszkodzenia powoduje obniżające się dno. Za stopniem zaraz zobaczymy, jak wygląda nurt nieuregulowanej Wisły i jak bardzo różni się od widoku, jaki znamy z Krakowa. A skoro jesteśmy za ostatnim stopniem wodnym, zróbmy szybkie energetyczne podsumowanie. Przy 6 stopniach wodnych kaskad górnej Wisły każdy posiada przepływowe elektrownie wodne, których łączna moc wynosi 14 MW. A wyprodukowanie tej samej ilości energii przez elektrownię węglową wiązałoby się ze znaczną emisją zanieczyszczeń pyłowo-gazowych. A teraz dowiedzmy się odrobinę o żywiołach Wisły. Rzeka Wisła to nie tylko interesujące ciekawostki oraz miłe dla oka widoki, które mamy okazję podziwiać na tym filmie z lotu ptaka. Rzeka ma również swoje drugie oblicze, groźne i niebezpieczne. Jak każdy żywioł, prędzej czy później daje znać człowiekowi, że jak to bywa z żywiołami, są one nie do opanowania. I tak, w znanej nam historii Wisła wywołała sporo kataklizmów. W roku 1813 miała miejsce wielka powódź w Krakowie, która była jednym z największych kataklizmów naturalnych w historii miasta. W nocy z 26 na 27 maja 1813 roku i trwała przez kilka dni. Wisła wylała z brzegów, zalewając znaczną część miasta. Dotarła nawet na rynek główny, gdzie zniszczyła, zalewając sporą część zabytkowych budynków. Zniszczeniu uległy także domy, mosty i drogi w różnych częściach miasta. Szacuje się, że liczba ofiar sięgała kilkudziesięciu lub nawet kilkuset osób. Powódź w Krakowie w 1813 roku była jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii miasta. Nie tak znowu długo później, w maju 1844 roku, Wisła natomiast wylała w Warszawie, powodując znaczne zniszczenia. Powódź ta spowodowała zalanie dużej części miasta i zmusiła wielu mieszkańców do opuszczenia swoich domów. W czerwcu 1855 roku doszło do kolejnej powodzi w Warszawie. Woda Wisły przelała się przez wały i zalanie miasta było katastrofalne. W 1931 roku Wisła wylała na terenie całego kraju. Największe straty odnotowano w Warszawie i okolicach. W maju i czerwcu 1997 roku Wisła wylała w obszarach położonych wzdłuż całej rzeki. Powódź ta była jedną z największych w historii Polski i spowodowała znaczne zniszczenia. Setki tysięcy ludzi zostało ewakuowanych, a wiele miejscowości zostało zalanych. I znowu w maju i czerwcu, 13 lat później, w 2010 roku, Wisła ponownie wystąpiła z brzegów na wielu odcinkach. Powódź ta była częścią większej fali powodziowej, która dotknęła również inne rzeki w Polsce. Sam mam na żywo w pamięci, jak krakowianie w napięciu obserwowali wały w Krakowie. Brakowało dosłownie niewiele do zalania miasta, a ja znalazłem nawet kilka swoich archiwalnych zdjęć z tego wydarzenia. Zapewne, gdyby poszukać dokładniej w kronikach historycznych, takich zdarzeń znalazłoby się znacznie więcej. Posłuchajcie teraz o faunie i florze Wisły. Rzeka Wisła, która jest najdłuższą w Polsce, przypomnę, ma długość około 1047 km, jest domem dla różnorodnej fauny i flory. Występują tu zarówno rośliny wodne, jak i rośliny związane z terenami podmokłymi. Wśród nich można znaleźć trzciny, pałki, oczerety, tużyce oraz wiele gatunków roślin z rodziny różowatych i astrowatych. Brzegi na jej długości porastają również liczne wierzby, topole, olsze, brzozy, dęby, graby i lipy. Te rośliny pełnią ważną rolę w stabilizacji brzegów rzeki, oczyszczaniu wody oraz jako schronienie dla zwierząt. Również fauna Wisły jest niezwykle bogata. W wodach Wisły żyje ponad 50 gatunków ryb, w tym wiele gatunków endemicznych i zagrożonych wyginięciem. Niektóre z najbardziej znanych gatunków ryb to łosoś atlantycki, troć wędrowna, pstrąg potokowy, lipień, sum europejski, sandacz, szczupak, leszcz, karp, okoń i kleń. Większość z nich jest rybami drapieżnymi lub wszystkożernymi, które odżywiają się innymi rybami, bezkręgowcami wodnymi lub roślinnością. A na wysokości Krakowa, gdzie rzeka ma około 200 metrów szerokości i 3 metry głębokości, można spotkać takie gatunki ryb jak leszcz, sandacz, kleń, karaś, sum, szczupak i okoń.
Rzeka Wisła jest więc zróżnicowana pod względem warunków środowiskowych i bogata pod względem różnorodności biologicznej. Oprócz ryb, rzeka Wisła jest także domem dla wielu gatunków ptaków wodnych, jak na przykład kormorany, perkozy, łabędzie, kaczki czy czaple. Ptaki te korzystają z rzeki jako miejsca odpoczynku i żerowania, a także jako miejsca gniazdowania. Wisła jest także ważnym korytarzem migracyjnym dla ptaków i ryb dwuśrodowiskowych. W Dolinie Wisły można również spotkać wiele gatunków ssaków, w tym bobry, wydry, borsuki oraz różne gatunki nietoperzy. Wisła jest cennym ekosystemem w sercu Polski. Bogactwo jej fauny i flory stanowi ważny skarb przyrodniczy, który wymaga stałej ochrony i troski. Tym razem mamy przed oczami most kolejowy w Przylasku Rusieckim, na którym kończymy naszą podróż. Most to jest trójprzęsłowa konstrukcja długości około 250 metrów, oddany został do użytku w 1952 roku. Linia kolejowa, na której się znajduje, służyła do zaopatrywania w surowce, rudy żelaza i węgiel, kombinatu huty imienia Lenina. I tak oto dotarliśmy do końca tej przygody. Przypomnę, zwiedziliśmy w obu częściach filmu 32 km biegu Wisły od Tyńca do Przylasku Rusieckiego, przy okazji poznając sporo interesujących faktów o królowej naszych rzek Wiśle. Dla mnie było to ogromne wyzwanie logistyczne, jak również ciężki kawałek wiedzy do opracowania. Jest to zapewne najbardziej angażująca produkcja, jaką do tej pory przygotowałem na naszym kanale. Cieszy mnie fakt, że film ten jest niejako ponadczasowy, a informacje w nim zawarte jeszcze długo się nie zestarzeją. A my już myślimy z Michałem o kolejnym naprawdę ambitnym temacie, który prawdopodobnie będzie jednym z cięższych, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. A ja Was proszę o komentarze i uwagi do tego filmu oraz subskrypcję naszego kanału. Tymczasem dziękuję za uwagę, do usłyszenia i do zobaczenia.